Zarzut przywłaszczenia usłyszał pan Wiesław z Woli Zgłobińskiej, który od kilku lat opiekował się 5 końmi przekazanymi mu przez klub Gaja. Zwierzęta zostały uratowane przed rzezią. Nowemu opiekunowi brakowało jednak pieniędzy na ich utrzymanie, dlatego stowarzyszenie postanowiło je odzyskać. Pan Wiesław nie chciał ich oddać, więc sprawa trafiła do prokuratury. Dziś zapadła decyzja o odebraniu zwierząt. Dominik Miś, szef rzeszowskiej prokuratury rejonowej, tłumaczy, że konie w tym przypadku są dowodami rzeczowymi między obiema stronami sporu, a ich właścicielem jest klub Gaja. Pan Wiesław jest załamany i zaskoczony decyzją prokuratury. Uważa, że jest nieprawidłowa. Jego zdaniem konie mają u niego najlepsze warunki. Zwierzęta zostały mu odebrane w asyście policji.